Witajcie dzisiaj na warsztat smakowy. Trafia do nas hiszpańska racja żywnościowa. Z tego co mi wiadomo, to jest 8-godzinna, bo oni tak pakują. Jest to mały kartonik. Czuć wagę, więc też pół kilo to będzie miało. Jest tu jakaś informacja? Nie ma. Dobra, otwieramy. W środku mamy kartonik do racji. Informacja co, gdzie i jak. Ale my spróbujemy sami dojść do tego, co w środku jest. Tu posiadamy zupę, jakąś taką instant. Tak. Zupka instant. Tu mamy. Gdzie tu jest? Jąpsa? Jąpisa? Nie wiem, zaraz wyjdę, muszę... Jąpisa? Jest. Salchicha con tomate. Coś z pomidorami. Coś z... Może z jakiś sos? Mitades de... Nie przeczytam tego wam. A spróbujemy dojść, co tutaj jest. Tu będą rybki na 100%. Eskobacze. Ja się śmieję, że to jest eskobar. To muszą być rybki. Tu mamy pewnie jakiś pasztet. Pastę, ale pimeneta. Raz. Napalmik 3 sztuki. Dalej, co my tu mamy? Izotonik. 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 To będzie krema. To będzie do tego, do kawy. A dental? Nie, albo pasta do zębów. No, bo dental to tak. Paramenos. Nie wiem. Zaraz będziemy to sobie tłumaczyć. Niestety, no habla ingles i no habla espaniola. Izotonik. Oczywiście 10 listków papieru toaletowego i kucheneczka do paliwa. I co mamy jeszcze? Spiczki, zapałki i jakąś gumę. I za chwilę do was wrócimy. Posiłkowaliśmy się takim fajnym tłumaczem, co z napisów tłumaczy. I już wam mówię. Tu mamy brzoskwinie marynowane w puszce. Nie, przepraszam, brzoskwinie w syropie. Tu mamy kiełbaski w sosie pomidorowym. Tu mamy pasztecik. A tu mamy małże marynowane. Więc tak to się tutaj trzyma. I za chwilkę wam pokażemy, jak to wygląda. Witajcie, z przyczyn technicznych reszta filmu z hiszpańskiej racji żywnościowej jest skończona w warunkach domowych. Więc pokażemy wam na tym oto talerzyku, co i jak wygląda. Co tutaj będzie? To są te paróweczki. To są paróweczki nasze. Tu mają być ponad małże. I są małże. Nie wiem, jak to, nie wiem jak to się je, ale spoko. Normalnie, to dziobka i chlup. Pasztecik nałożymy tutaj z boku. Zdrowie. Dziękuję. No,
Tu mamy pasztecik. A tu powinny być brzoskwinie. Co? No i mamy brzoskwinki. Na deserek. Dobra. To nie wiem, wyciągnij może kilka tych mążków na talerzyk. Zobacz, albo po jednej, bo ja z tego boję. Ty jadłeś kiedyś małże? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Dobra, leci do dziobka. Am? O nie, ja pierwsza. Dobra jest małża. I tak średnio. Nie pasuje mi konsystencja. Dobra. Poczekaj. Parówki jak z angielskiej puszki kupionej w Dillsie. Smak morza i taki jakby pasztet jakby te małże. Dlatego mi to nie odpowiada. Nie są złe. I teraz paszteci. Nie. Okej. Okay. Pasztet nawet spoko. Kto lubi pasztet, ten lubi pasztet. O, ale to tak, tak, dawaj mnie to. Czy ty chcesz taki kawałek? Dziękuję. Zobaczmy, jak ta brzoskwina smakuje. Brzoskwinki dobre. Brzoskwinki zawsze dobre. Tak. Peski na pewno. No ba. No i spoko. Powiem szczerze, małże zaraz wyjem, pomimo tego, że nie lubię owoców morza. To były smaczne. Więc to się znajduje w hiszpańskiej racji żywnościowej. Można zjeść na ciepło, można zjeść na zimno. Wszystko zależy od Was. Pozdrawiamy Was serdecznie.